na głównym placu Wielki Nacisk. Uchodźcy, witamy, mamy w Barcelonie, no i chwilę później właśnie Barcelona padła ofiarą strasznych zamachów. Ja wiem, czy strasznych zamachów, przecież w Barcelonie to nie jest 14 osób, ale no wiadomo, że szkoda i tego, nie? Tak naprawdę testowanie, na ile słaba jest nasza cywilizacja i dlatego no, nie nasz lubię te dable. Wyjedz. Chcę pomagać dabo, tym, nie zachowuj się jak człowiek. My chcemy pomagać. Przekazaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych już na pomoc w obozach na granicy tych działań wojennych, na terenie działań wojennych po prostu, bo chcemy tym kobietom, dzieciom, poszkodowanym ludziom, którzy stracili dobytek, pomóc. Natomiast te młode osoby, młodzi mężczyźni, którzy nielegalnie przekraczają granicę i chcą tutaj przyjść, nie do pracy, oni chcą tutaj przyjść, uzyskać zasiłki. To jest tak naprawdę coś, co jest całkowicie nieakceptowalne. Nie rozumiem, dlaczego te osoby mają dostawać wyższe zasiłki niż ciężko pracujący obywatel Unii Europejskiej w Polsce i na to po prostu się nie zgadzamy. A to, że Unia Europejska będzie próbować wywierać na nas presję, to, że niestety w naszym kraju znajdują się też środowiska, które wspólnie z Unią Europejską chcą nakładać kary na Polskę, naciskać na Polskę, żebyśmy się ujęli, żebyśmy dokonali coś. Musimy się też uczyć na błędach innych. Francja, Niemcy w latach 70. popełnili straszny błąd i zaprosili do swojego kraju rzesze osób. I no, umówmy się, Niemcami możemy się zgadzać lub nie, ale na pewno Niemcy zrobili straszny błąd. To jest kraj poważny, czyli jak się za to bierze, to po prostu wszystko jest zrobione od początku do końca profesjonalnie. Tam mówimy wszyscy niemieckie samochody i także wszystko jest dobre. Czego tam rzeczywiście jest to kraj poważny. Jeżeli ten poważny kraj nie był w stanie przeprowadzić skutecznej polityki asymilacyjnej, poważny kraj to Niemcy. Znaczy po prostu... A u nas poważni ludzie w Polsce są. A u nas są poważni ludzie. Nie też nie jest w stanie tego skutecznie zrobić. Dlatego my po prostu chcemy pomagać tym, którzy są naprawdę w potrzebie, którzy ucierpieli w kilku strasznych działań wojennych, którzy najczęściej chcą wrócić do swojego domu po zakończeniu działań wojennych, a nie ruszać gdzieś na drugą część świata, drugi koniec świata i żyć zasiłków. Nie, oni chcą wrócić do domu. Każdy, który naprawdę jest uchodźcą wojennym, chce po prostu po działaniach wojennych, po zakończeniu wrócić do domu. Panie ministrze, a co by pan powiedział Komisji Europejskiej, która wszczęła procedurę związaną z tym, że Polska, Węgry, Czechy nie przyjmują tych tak zwanych uchodźców? Ta procedura już została wszczęta. No i we wrześniu ten mechanizm relokacyjny, on ma być tutaj weryfikowany. No ale Komisja Europejska mówi zaraz, ale przecież czy premier legalnie wybranego rządu Ewa Kopacz zgodziła się na to? Faktem, że straciła wtedy niebezpieczni ludzie Grupy Wyszehradzkiej, bo inne były ustalenia wewnątrz wspólnoty, a co innego Ewa Kopacz pod wpływem Brukseli zrobiła. Ale to jest jakby wewnętrzna sprawa Grupy Wyszehradzkiej, ale premier podjęła decyzję, że przyjmujecie uchodźców. Jest kontynuacja rządu. W związku z tym miejcie pretensje do Ewy Kopacz, miejcie pretensje do ówczesnej władzy, a nie do Komisji Europejskiej. My chcemy zadziałać demokratycznie. Także proszę Państwa, w Niemczech niebezpiecznie jest na ulicach, a u nas jest bardzo bezpiecznie, gdzie Warszawa, Polska, a Pałac Kultury Stalina i Lenina w radiu obrotowym mamy wiadomości ciekawe. To FM Końcika, Barbie Baby Lance, Warszawa, Wars i Sawa. W Niemczech są niebezpieczni ludzie, a tutaj kabareciarze, o których się też śmieją. Warszawa się śmieje, bo
nie ma atrakcji, nie ma pieniędzy na teatr, w tych teatrach też nic ciekawego, w tych szkołach wyższych też nic ciekawego, bo jak Chińczycy określili wyższe szkolnictwo w Polsce, powiedzieli, że jest pod psem, że wyższe szkoły i poziom jest najniższy na świecie. No i tutaj też są absolwenci Uniwersytetów Hanka Grunkiewicz, ten facet, czarny Roman, Wisław Przybyłowicz. No tego jest bardzo dużo u nas, te nazwiska to są też w naszym radiu, to kochana Wrocącica, bardziej Baby Dance Rumeczka. Symboliczne to, nie jest dosłownie to, gdy nadaje na sprawiedliwości. Obywatele, na tym polega demokracja i po prostu nie zaprosimy tutaj imigrantów i koniec. I taka jest nasza opinia. Z tego chce naród, z tego chce społeczeństwo, a my po prostu tylko realizujemy to, czego chce społeczeństwo, bo w Polsce jest demokracja, wbrew temu, co niekiedy właśnie tam w Europie się sugeruje, to właśnie u nas jest demokracja, właśnie u nas się szukuje społeczeństwa. Co ciekawe, na Zachodzie też społeczeństwa są przeciwko zapraszaniu kolejnych islamskich imigrantów, ale mimo to... Ale zobaczymy, zobaczymy, zapraszam, zobaczymy. Bo tam najwyraźniej zawsze tą demokracją jest dobrze z tego dnia, skoro się ignoruje głos obywateli. Czyli tutaj... Jeżeli imigranci to jest takie dobre, czyli islamscy imigranci, to dlaczego Unia na siłę chce wcisnąć ich także do Polski? Przecież jeżeli to jest takie dobre, to jest, proszę bardzo, do innych krajów. Niemcy zrobili straszny błąd, że przyjęli tych uchodźców. Nie jest to takie wspaniałe. Tutaj też popełniamy błąd, że przyjmujemy bezdomną Lipską Przybyłowicza. Ona pochnie 1000 plus z noclegowym. A jeszcze jest oparta, jeszcze jest nie umie się zachować na łóżku pipilańską. Bo dzieci przyjechały do mnie, a ona chciała je na ulicę wysłać. To więc ja mówię, jeżeli kobiet coś daje, gościnę, to czy ty musisz być niegościnna dla innych? Minister spraw zagranicznych jest ministrem właściwym do nadzoru nad tą fundacją. Polacy są tacy. To prawda, minister jest właściwy do nadzoru, aczkolwiek jest to fundacja... Jeżeli chcecie, żeby ludzie wam dobrze przyjęli, to wy im dobrze przyjęli, a tu nie ma. Niezależna, przynajmniej od rządu polskiego, tak. Ale która wpisała sobie taki nadzór do statutu, to jest fundacja, tam internauci wynajdywali różne bardzo interesujące powiązania, między innymi z panem Soroszem. Czytałem takie publikacje i ta sprawa ma, myślę, drugie dno, ale poczekajmy tutaj na decyzję pana ministra Waszczykowskiego, który wraca niedługo do Warszawy i on te decyzje podejmie, ale myślę, że będą one bardzo zdecydowane, dlatego że no nie ma miejsca dla fundacji, która po prostu chce podważyć demokratyczny porządek w naszym kraju i instruuje, jak zrobić w Polsce Majdan, czyli przypomnijmy po prostu zamieszki w celu obalenia, w przypadku Polski obalenia demokratycznych władz wybranych przez Polaków. Bardzo dziękuję. Pan minister Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Radio Koncita, także proszę być z nami. Radio Koncita. Mieć albo być. I nasz kolejny gość, pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle. Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże. Panie pośle, we Francji, w której trwa nieprzerwanie stan wyjątkowy, kolejna tragiczna stamtąd informacja. Na razie nie wiadomo, nie znamy motywów działania sprawcy, ale
Jedna osoba zginęła, jedna ranna po tym, jak we francuskiej Marsylii samochód wjechał w dwa przystanki autobusowe. Czy to już jest taka seria, do której przywódcy europejscy no, będą oczywiście składać kondolencje, będą zapewniać na Twitterze, że nie damy się złamać, a kolejne samochody będą w Europejczyków wjeżdżać tu i ówdzie? Niestety przez kolegów... Także widzicie Państwo. Ciekawe, czy to jest kolejna seria, co to takie komentarze, jakaś seria. Także proszę Państwa, radio kończy. Państwo islamskie, jego terytorium się jednak kurczy. Coraz więcej informacji z Iraku, z Syrii jest takich, że Państwo islamskie się kurczy. Tego państwa już nie widzą szans na obronę dotychczas zajmowanych terytoriów. Przenoszą się w inne miejsca i przenoszą się także do Europy Zachodniej, bo część z nich to są ludzie, którzy mając obywatelstwa w niektórych krajów zachodnich wyjechali do Syrii czy do Iraku walczyć w szeregach państwa islamskiego i teraz chcą tam wracać albo już wrócili. Więc wydaje mi się, że niestety to będzie się nasilać i Francja rzeczywiście tu jest przykładem takiego kraju, gdzie prawie dwa lata temu wprowadzono stan wyjątkowy. To pozwoliło ograniczyć prawa obywatelskie, ale bardzo często mimo tego w tym kraju zdarzają się właśnie te zamachy terrorystyczne. Już nie tak brutalne i na tak wielką skalę, jak to się działo swego czasu w Paryżu czy w Nicei. Te zamachy są, można powiedzieć, że skromniejsze, ale mają ogromną siłę rażenia, bo tak naprawdę zamachowcom nie chodzi często o to, żeby zabić jak największą ilość ludzi, tylko żeby przestraszyć jak największą ilość ludzi. I to widać gołym okiem. Wiele, to znaczy miasta francuskie już coraz częściej wyglądają jak twierdze. Te słynne deptaki są blokowane wielkimi blokami betonowymi, aby nie mogły wjeżdżać tam samochody. Jest coraz więcej ograniczeń. Dowiadujemy się o odwołaniu wielkich imprez. Zdarzają się sytuacje, że na dźwięk tłuczonego szkła czy przewróconego jakiejś metalowej konstrukcji ci ludzie w popłochu uciekają. Uciekają, co może? Wreszcie osiągnęli swój cel. A co mają robić? Uciekają. Nie żyje tak, jak żyła wcześniej. Uciekają ludzie, uciekają. W strachu i najczęściej. Mm-hmm. To dotyczy tych wielkich aglomeracji odwiedzanych także licznie przez turystów. Ale osiągają cel dlatego, że tak zwane elity europejskie no, w zasadzie nie potrafią wyciągnąć takiego związku przyczynowo-skutkowego z tego, co się dzieje. Tak, to prawda, proszę ojca, co więcej, coraz częściej politykom europejskim zdarzają się takie wypowiedzi, z których wynika, że no, do zamachów terrorystycznych mamy się przyzwyczaić, tak jak do innych zdarzeń, które czasami mają miejsce. Zupełnie niedawno, no, świeżo wybrany, można powiedzieć, burmistrz Londynu użył takiego sformułowania, że Londyńczycy powinni się do zamachów przyzwyczaić. Wprawdzie to jest człowiek wyznania muzułmańskiego, ale no wypowiedź jest szokująca. Myślę, że... Wspaniale, niech to wezmą na sztandary wyborcze. Jak będą ludzie mieli kartkę wrzucić do głosowania, to niech będzie takie hasło. Prosimy przyzwyczaić się do zamachów terrorystycznych. Tak, ja myślę, że rzeczywiście coraz więcej ludzi na Zachodzie jednak przeciera oczy. Widzi, że w Europie są także kraje, gdzie postępuje się jednak inaczej. Bo mamy coraz więcej sygnałów, że Polska jest postrzegana jako taki kraj, czy szerzej kraje Europy Środkowo-Wschodniej postrzegane jako takie kraje, które są bezpieczne, które prowadzą bardzo rozsądną politykę imigracyjną i wewnętrzną.
te wakacje były pełne ofert w Paryżu i w Londynie i w innych krajach, gdzie sugerowano nie wyjazd właśnie w te miejsca, które są bardzo często odwiedzane, tylko właśnie wyjazd do Polski, na Słowację, do Czech czy na Węgry. Więc myślę, że ludzie na Zachodzie jednak coraz częściej dostrzegają, że to, co im się serwuje zarówno w mediach, jak i przez większość polityków, ta polityczna poprawność, no, prowadzi do absolutnej Tak, o, takie radio, no. Do rzeczy, ale no, żeby się nie poddać, bo oni chcą zastraszyć. Zastraszyć ludzi, no. Dziadowa kłoda, no. Proszę, dziadowa kłoda, pada czy nie pada? Nie pada. Pada. Ala, niestety nie pada w dziadowej kłodzie, to na Dolnym Śląsku dziadowa kłoda. Szkoda, że nie ma z niej, no, babci. Pewnie by coś z tej dziadowej kłody się wypowiedziało. Wódki nad grobami, palenie papierosów. Dziadowa kłoda. Też to wiemy, więc nasza wypożyczka jest taka sama w życiu jak w reklamie. Sprawdź Eurobank na co dzień. Udzielenie pożyczki gotówkowej wypożyczka dostępnej w kwotach od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobank USA. Ruszyły 27 sierpnia, w najbliższą niedzielę nagroda... Eurobank! Jest dobry. A te inne to dziadostwo. Tak. Te inne banki to dziadowa kłoda. O Boże. Proszę Państwa, także co my tu się tego nasłuchałyśmy? Wszystkiego. Mać oczy na te zjawiska i ciągną straszne rzeczy. Swoje kraje i narody w przepaść. A otwierają przepaść. Oczy i języki, panie pośle, o Polsce, mianowicie Komisja do Spraw Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, czyli w zasadzie wyczerpuje wszystkie te przymioty, o których powinno się rozmawiać, na przykład w związku z Marsylią, z Barceloną, z nożownikiem, z dwoma nożownikami, tak, w zeszłym tygodniu w Niemczech, w Finlandii. O tym powinno się rozmawiać na Komisji do Spraw Wolności Obywatelskich, bo ludzie normalnie nie mogą wyjść na ulicę, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, czyli właśnie wszystkie służby, a Parlament Europejski ma debatować z oczywiście Fransem Timmermansem na temat praworządności w Polsce do 31 sierpnia, nomen omen. Tak, dokładnie tak. Zresztą te obrady, ten punkt agendy komisji został ustalony jeszcze przed wakacjami, ale nic nie wskazuje na to, żeby on został zmieniony. To jest wynik niestety presji posłów, europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy należą do największej frakcji w Parlamencie Europejskim, ale także liberałów w Verhofstadta. Wprawdzie Nowoczesna nie ma europosłów w Parlamencie Europejskim, no ale należy do tej grupy politycznej. No muszę to zdjąć, a on się gapi tutaj, no gorzej. Gapi się tu. No niestety to radio to, ponieważ Arabowie nam zachwycają. Był tam
naprawdę to posiedzenie, czy ten punkt obrad nie jest konkludowany żadnymi ustaleniami. No właśnie, Timmermans z reguły powtarza to, co mu dostarczono z Polski, ale nie polski rząd, tylko właśnie posłowie Platformy, czy też posłowie z grupy Verhofstadta. Posługuje się tego rodzaju wiedzą. Często nawet dokładnie nie wie, jak wyglądają kolejne akty prawne, w sprawie których ci posłowie protestują. No i z reguły mówi o ewentualnych sankcjach. Na tym posiedzeniu, w którym uczestniczyłem, mówił o tym słynnym artykule 7 i jego uruchomieniu, no ale później dowiedzieliśmy się, że z oczywistych względów procedowanie i próba pozbawienia Polski głosu na forum Rady Europejskiej no nie jest możliwe, bo nawet przy tym, kiedy Polska nie będzie w tej sprawie głosowała, przeciwne będą Węgry, a potrzebna jest jednomyślność, więc ta sprawa upadła. Więc teraz zapewne będzie się mówiło o innych procedurach karania Polski, być może kierowaniu kolejnych spraw do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przypominam, że we wrześniu będzie rozpatrywana przez ten Trybunał sprawa Puszczy Białowieskiej i Kornika Drukarza. Więc no właśnie, Komisja, pewnie i za chwilę Parlament Europejski we wrześniu być może będzie znowu zajmował się Polską w sytuacji, kiedy w krajach Europy Zachodniej no mamy do czynienia z tymi dramatycznymi wydarzeniami, zamachami, których nie ma końca. Nie ale widać końca. Podkreślmy, że to jest, tak jak pan mówi, inspiracja płynąca od strony tak zwanej opozycji totalnej, która no też zdaniem niektórych internautów zaczyna po prostu przypominać piątą kolumnę. Domyślam się też, panie pośle, że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i kto tam jeszcze zejdzie w końcu też z końcem sierpnia, bo i wakacje się kończą, z dzikich plaż, no i znów rozleje się na ulicy. Tak, proszę ojca, no ta strategia kiedyś podana przez przewodniczącego Schetynę, ona jest konsekwentnie realizowana, to jest ta ulica i ta granica. No, ulica trochę osłabła, bo jest ten okres wakacyjny, więc Coś takiego jak na przykład kuchnie polowe, a nawet wojskowy bęben czy trąbę można będzie kupić. Trzeba by merytorycznie próbować oceniać pracę rządu tak, Prawa i Sprawiedliwości, wytykać ewentualne błędy. Samobuja, tak? Niemcy sobie tak, strzelają. Samobuja. Ale też tak jakiś program przedstawić ludziom. No co samobuja Niemcy. Z wiekiem emerytalnym, tak. Jak z imigrantami, jak... Samobuja strzelają Niemcy. Samobuja. Socjalnymi, jak z budownictwem mieszkaniowym dla ludzi młodych. No rzeczywiście, z punktu widzenia partii rządzącej, czy większości parlamentarnej, takie rozwiązania i z punktu widzenia interesów naszego kraju, takie rozwiązania byłyby znacznie lepsze, gdyby opozycja weszła na ścieżkę takiej merytorycznej, konstruktywnej krytyki poczynań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bo rzeczywiście w takiej dyskusji merytorycznej rodzą się w takim nawet zwarciu czasami, konflikcie, rodzą się rzeczy lepsze, tak? Możemy nie popełniać błędów, uniknąć jakichś błędów, coś poprawić przed wprowadzeniem tego w życie. Ale tego od 2 lat, proszę ojca, nie ma. To jest właśnie próba realizacji tej strategii, czy realizacja tej strategii ulica i zagranica i atakowanie fundamentalnych, pozycji fundamentalnych wszystkiego, co robi ten rząd. No doskonałym przykładem jest ta sprawa tych strasznych skutków tej nawałnicy w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Przecież rzeczywiście no, rząd wykonał
prostu nadzwyczajne ruchy, zwiększył pomoc finansową, skierował tam wojsko. Rzeczywiście dwoi się i troi, żeby stara się pomóc tym ludziom. I ta pomoc rzeczywiście błyskawicznie, jak na polskie standardy, do tych ludzi spływa. I ta pomoc socjalna, i ta pomoc inwestycyjna, bo mówimy o 100 tysiącach na budynki gospodarcze i 200 tysiącach nawet na budynki mieszkalne. Wprowadzono rozporządzenie, które pozwala skrócić procedury administracyjne związane z przystąpieniem do remontu i odbudowę zniszczonych domów. Więc zrobiono wszystko, co można możliwe, co jest możliwe w ciągu jednego tygodnia. To atakuje opozycja, atakuje już Palichosz, atakuje ministrów, ale atakuje Bogu ducha innych strażaków i żołnierzy, którzy ciężko tam pracują. To są rzeczy niepojęte, licząc na to, że na tym może jeszcze uciułać jakiś pół punktu wyborczego. No to pokazuje, że ci ludzie naprawdę chyba stracili rozum, jak to ładnie powiedział któryś z ekspertów. Oni czują się tak, jakby byli na urlopie od władzy, no ale urlop kiedyś się kończy i do tej władzy chcą wrócić, no a tu ten urlop się przedłuża, więc rzeczywiście dostają jakiegoś, przepraszam za brutalność sformułowania, małpiego rozumu i starają się właśnie z tych pozycji fundamentalnych krytykować dosłownie, czy atakować dosłownie wszystko. Panie pośle, jeszcze jeden temat. Panie pośle, panie pośle. W Eurobanku też to wiemy, więc nasza wypożyczka jest. Tak. Była w Europie i tworzyła ją z dużo większym trudem, aniżeli ci, którzy przypisują sobie patent na europejskość. Chciałbym nawiązać do otwartego Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Kto tam sobie przypisuje patent na europejskość i co zobaczy tam Polak Europejczyk? No właśnie, to jest Dom Historii, który został otwarty w maju tego roku. Uczynił to już nowy przewodniczący parlamentu, pan Tajani. Ale tak naprawdę ojcem, można powiedzieć, założycielem, czy twórcą tego pomysłu, później jego realizatorem, jest Hans-Georg Pöttering, który był przewodniczącym parlamentu w latach 2007-2009, w tej pierwszej kadencji rozszerzonego parlamentu. To był, ja wtedy, tak się składa, także byłem europarlamentarzystą i to był człowiek, wydawało się, taki dosyć otwarty, przyjaciel Polski. On wtedy już wystąpił z tym pomysłem. Później w czasie drugiej kadencji ten pomysł był realizowany. Rzeczywiście trwało to sporo, adaptowano wielki budynek sąsiedzki Parlamentu Europejskiego pod potrzeby tego domu historii. No i po paru latach to muzeum zostało otwarte, no ale niestety powołano nawet radę programową. W tej radzie programowej znaleźli się reprezentanci wielu krajów, także Polska, no to rząd Platformy decydował o tym, kogo tam pośle. Niestety zawartość tej wystawy, tej prezentacji, no jest, ma się nijak do rzeczywistości. No jeżeli rzeczywiście jest takie sformułowanie mówiące o tym, że no, była w Europie taka religia jak chrześcijaństwo, ale na szczęście się już kończy, z sugestią, że była przyczyną, nie wiem, wszelkiego zła w Europie. Jeżeli laureat Nagrody Nobla, pan Polak Sienkiewicz i jego dzieła są opatrzone etykietką na nacjonalistyczny, no to znaczy, że świat stanął na głowie. I co gorsza, proszę ojca, ten dom pewnie będzie punktem, który znajdzie się w agendzie odwiedzin grup, które posłowie zapraszają do parlamentu. Więc tym młodym ludziom tak będzie prezentować się historię. Mówię o tym ze smutkiem, bo to jest dosyć kosztowne przedsięwzięcie. Sama adaptacja i przygotowanie tego budynku kosztowało kilkanaście milionów euro.
utrzymanie tego rocznie to jest chyba 2 miliony euro i tak generalnie no, jest tam prezentowana historia Europy, no, generalnie z punktu widzenia Niemiec widać, że Niemcy rzeczywiście na wszelki możliwy sposób starają się zatrzeć tę swoją historię jako historię właśnie katów i przedzierzgnąć się w ofiary. To jest proces realizowany w wielu miejscach. No i oszustwo, nie? XXI wieku Europy także tak wyglądało. Z tego co wiem, polskie MSZ przygotowuje takie daleko idące uwagi do tej prezentacji. Chcę bardzo mocno zwrócić na to uwagę, że to jest przeinaczanie historii z punktu widzenia Polski. Jest to absolutnie nie do przyjęcia. Miejmy nadzieję, pan przewodniczący Tajani, nowy przewodniczący parlamentu, no jest na tyle otwartym człowiekiem, że być może takie ostre stanowisko polskiego rządu w tej sprawie no będzie miało jakieś skutki i ta prezentacja w paru przynajmniej punktach zostanie zmieniona. Bardzo dziękuję. Pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, nasz gość. Dziękuję, panie pośle. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.